w samochody WB Car. Witamy Państwa. Prezentujemy dzisiaj XC90, wersja Inscription. Samo oznaczenie Inscription znaczy to, że mamy do czynienia z najbogatszym taką serią wyposażenia dodatkowego. Cechą charakterystyczną, która charakteryzuje wersję Inscription, to jest chromowany grill. Mamy oczywiście najwyższy model lamp. W tym konkretnym egzemplarzu zależało nam na tym, żeby samochód miał, jak szukaliśmy tego XC90, żeby miał niski przebieg i co najważniejsze, żeby miał pneumatyczne zawieszenie. Udało nam się. Od razu mówię, że nie jest to łatwe zadanie. Dużo XC90 nie posiada pneumatycznego zawieszenia, natomiast uważamy, że już w tej klasie SUV-a jest to SUV porównywalny z Q7, z X5, pneumatyczne zawieszenie powinno być. Dokładnie, samochód 7-osobowy, co też jest bardzo ważne, bo jeżdżąc tak dużym samochodem, każdy by chciał po prostu, nawet jak nie wykorzysta tych 7 miejsc, to dobrze je mieć w rezerwie. Dobrze też mieć, nawet jak ktoś nie potrzebuje tego 7-osobowego samochodu, te dwa rzędy dodatkowe foteli sprawią to, że będziemy mieli go łatwiej też sprzedać przy dalszej odsprzedaży. Samochód bardzo ładnie wewnątrz wyposażony jest w taką ecru skórę. Ma panoramiczny dach, ma dodatkowo nagłośnienie Braun & Wilkins. Mogę się tutaj gdzieś tam troszeczkę odmienić, to ktoś może mnie poprawić. Samochód oczywiście posiada pamięć foteli obustronną. Samochód jest z 2018 roku. Ma przejechane 70, bodajże 2 albo 7, już sobie zerknę. Zaraz sobie tutaj zobaczymy, bo samochód... Kurczę, gdzie się... A, tu jest... Klapa się otwiera. Samochód ma dokładnie 72 077 km, a chodziło mi o to, żeby sobie tutaj jeszcze wewnątrz miał ostatni przegląd samochód miał na 65 tysięcy i było to 11 listopada 2020, albo tu jest chyba jeszcze 11 listopada 2021, to kolejny ten. Aha, kapuje, dokładnie. A tutaj jeszcze patrzyłem, to Volvo dodatkowo wkleja taką wklejeczkę. I tutaj chyba chodziło o wymianę w 2019 roku bremsy, czyli będzie chyba płyn hamulcowy. Tak się prezentuje wnętrze tego samochodu. Widać, że tutaj Volvo dba o to, żeby wewnątrz samochodu było cicho. Tutaj cała ta pokrywa silnika jest z takiej miękkiej gąbki, co będzie powodowało to, że jadąc samochodem wewnątrz będzie cicho. Samochód ma panoramiczny dach. Zamknę. No i te bardzo ładne lampy w takim kształcie litery T. Też charakterystyczna cecha tylko i wyłącznie samochodów wyposażonych w najwyższy model lamp. Co jeszcze ciekawe, mamy tutaj oczywiście napęd na 4 koła. Zdarzają się XC90 z napędem też na jedną oś. Szukaliśmy tylko i wyłącznie z napędem na 4 koła. Mamy tutaj automatyczną skrzynię biegów. Samochód jest wyposażony w silnik dwulitrowy generujący moc 235 koni. Ja osobiście też się przyznam od razu na początku filmu, nie jestem ekspertem, jeżeli chodzi o Volvo. Część po prostu mogę tego wyposażenia sobie pominąć. Natomiast na koniec filmu pokażemy Państwu tabliczkę znamionową z numerem VIN. Tam będzie możliwość sobie ewentualnie rozkodowania gdzieś w salonie Volvo, ewentualnie popatrzenie, są strony, które udostępniają wyposażenie. My mamy listę wyposażenia z firmy, w której kupiliśmy samochód. Została taka lista sporządzona przez niezależnego rzeczoznawcę i na tej liście, na podstawie tej listy opieramy swój opis. Oczywiście kluczyk komfortowy, to jest już w wersji Inscription w standardzie. Mamy też oświetlenie LED, tutaj bardzo ładnie świecą się te listwy progowe. Bardzo ładnie wykonane wnętrze samochodu. Tutaj widać dbałość o każdy detal. Widzimy nawet flaga Szwecji. Jest wszyta w fotel. Mamy podgrzewanie tylnych foteli. Tutaj mamy takie ustawienia drive mode. To polega na tym, że przełączając sobie z komforta na dynamik albo na sport, bardzo szybko samochód reaguje, jeżeli chodzi o pneumatyczne zawieszenie. Od razu po prostu opada przód-tył. To widać. Może pokażemy na koniec filmu, jak pogoda nam pozwoli, gdzieś tam nam wiatr nie popsuje całej tutaj naszej demonstracji.
Samochód wyposażony w kamerę cofania. Tutaj zaznaczę, że wkładając sobie wsteczny bieg, bardzo zwróciłem uwagę na to, że cały ten wyświetlacz bardzo szybko reaguje i też wysoka rozdzielczość jest, jeżeli chodzi o kamerę cofania w Volvo. Tutaj mamy dodatkowo taką jeszcze półeczkę. Tutaj mamy jeszcze jedną półeczkę i tam dopiero mamy już taki zestaw naprawczy. Tam jest już klucz taki do ciągnięcia i jest, tutaj są kompresory do pneumatycznego zawieszenia. I tam w samym dole już jest kompresorek i klej, w którym możemy sobie już ewentualnie naprawić koło. Tutaj jest dodatkowy ten rząd siedzeń, on jest w tym momencie złożony. To są te dwa dodatkowe fotele. I zamykamy sobie tutaj ręką automatycznie klapę. Zerkamy z tej strony. Staramy się prezentować tak te samochody, żeby w okresie tego koronawirusa część naszych klientów była w stanie oglądać zdalnie ten samochód, tak jakby po prostu ktoś tutaj był. Oczywiście staramy się, aby nasze samochody były samochodami bezwypadkowymi. To jest dla nas priorytet. Proszę zwrócić uwagę, jak dbamy o każdy detal, to widać też na filmach. To jest dla nas priorytetem. Ta roletka od panoramicznego dachu jest złożona, później do zdjęć, do ogłoszenia postaramy się ją otworzyć. Widać, że to wszystko działa dość szybko i precyzyjnie. Tutaj jestem, jeszcze raz podkreślę, pod ogromnym wrażeniem jakości wykonania materiałów. Fotele skórzane bardzo ładnie się prezentują. Tutaj też z tej strony widać, że dbany jest, Volvo dba o wszystkie szczegóły. Tutaj widzimy, że jest pamięć foteli od strony też kierowcy. Pasażera. I tutaj gdzieś będę szukał teraz tabliczki znamionowej. O, jest tutaj. Tutaj właśnie część klientów się pytała, jak mieliśmy wcześniejsze Volvo, czy to jest 18 czy 17 rok. Tam mieliśmy z 17 roku. Natomiast tutaj jest rok produkcji wybity na tabliczce znamionowej, więc tutaj się proszę już nie stresować. To jest na pewno 2018 rok i jest opisana wersja samochodu Inscription. Jest możliwość tutaj jeszcze wyłączenia, widzę, poduszki przedniej, ważne dla tych osób, które chciałyby przewozić na przykład w foteliku dla dzieci tutaj sobie młodszego pasażera. Aha, dokładnie. Żebyś nam akumulator nie rozładował. Bardzo ładny kolor, kolor ziemi, czyli kolor, który nawiązuje do tutaj takich naturalnych kolorów. Wiemy, że Volvo akurat tutaj dba o środowisko, więc samochód bardzo ładnie skomponowany, jeżeli chodzi o samochód z zewnątrz. Możemy też wykonać na samochodzie zabieg autodetalingu, który by polegał na oświeżeniu lakieru, położeniu powłoki kwarcowo-ceramicznej. Samochód by nabrał taki głębi koloru i by był zabezpieczony od ewentualnych jakichś niesprzyjających warunków atmosferycznych zimą, czy latem, na przykład odchodów ptasich, czy jakichś tam zbierających się z drzew wosków. Cała bryła samochodu moim zdaniem bardzo ładnie tutaj wygląda. Samochód wygląda na samochód faktycznie rodzinny. Jest to SUV klasy premium, porównywalny, tak jak na początku filmu powiedziałem, z Q7, z X5. Samochód dla osób generalnie, według mnie, które nie lubią się czasami rzucać w oczy. Jest grono zwolenników Volvo, wiem dobrze o tym. Jak mieliśmy wcześniejszą XC90, miałem kilka telefonów, z których wynikało, że klienci są przywiązani do marki Volvo i po prostu nie interesuje ich Audi, nie interesuje ich BMW, nie interesuje ich Mercedes. Chcą Volvo, bo wiedzą, że jest to samochód, któremu można zaufać. Samochód, który ma przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo pasażerom, ma podkreślić komfort, prestiż samochodu, jakość wewnętrznych materiałów musi być na najwyższym poziomie. Tutaj, jeżeli miałbym kogoś przekonywać do tego samochodu, w tym samochodzie jest na stole mniej więcej rozłożona ekonomia, czyli samochód 3-letni z przebiegiem bardzo niskim, 72 tysiące km, o utracie wartości praktycznie 50%. Więc jeżeli ktoś by się zdecydował na leasing i w przeciągu 3 lat sobie zamortyzuje te koszty leasingu, to tutaj praktycznie cała ta oszczędność wynikająca z jego utraty dalszej, a ta utrata już będzie niewielka, moim zdaniem bez problemu można ją sobie zrekompensować i po 3 latach sprzedać Volvo praktycznie z minimalną stratą. Dla tych, którzy oglądają po raz pierwszy nasz film,
zmierzy sobie czujnikiem lakieru powłokę lakierniczą na samochodzie. Tutaj będą wyświetlały się takie wartości, to są, proszę się, dla tych, którzy oglądają pierwszy raz, to są mikrony, więc te wartości będą wyrażane w mikronach i ja będę sobie tutaj jechał. Wszystkie wartości, które się będą wahały między 100 a 200, są to wartości fabryczne. Nasz czujnik też czasami... Tutaj gdzieś przyłożę jeszcze niżej. No tutaj przyłożę, gdzieś tutaj na dole. On też po prostu jak przeskakuje sobie z elementu na element, to gdzieś tam jakieś te tolerancja tego ruchu może gdzieś tam się pojawiać. Ja będę sobie tutaj przykładał. Wojtek będzie w międzyczasie, gdzieś za szybko oderwę, będzie wracał. No coś jeszcze powiem więcej o naszej firmie. Przede wszystkim specjalizujemy się w sprzedaży samochodów polizingowych. Są to samochody tak zwane z pierwszej ręki, czyli samochody, które trafiają na specjalne licytacje. Tam firmy takie jak my kupują te samochody. Są to samochody tak zwane z pierwszej ręki, czyli macie Państwo pewność, że te samochody były wcześniej przez odpowiedniego rzeczoznawcę sprawdzone, są opisane dokładnie, my się z tym opisem zapoznajemy i przystępujemy do licytacji. W przypadku tego konkretnego egzemplarza samochód przyjął dzisiaj do nas rano, nie wymagał specjalnych od nas jakichś zabiegów czyszczących, odkurzyliśmy go, przytaliśmy sobie ściereczką ciepłą skórę i praktycznie moim zdaniem samochód wygląda jak nowy, posłuży nowemu właścicielowi bardzo długo. I tak naprawdę warto się zastanowić, czy jest sens kupować nowy samochód i po 3 latach być w tym samym punkcie, w którym my teraz jesteśmy, a z portfela będzie prawie połowa wartości pojazdu. Może jeszcze ten dach pokaż. No, pokażę jeszcze dach. Gdzieś tutaj, nie wiem, na słupku. No, dokładnie. Napis XC90. No, powiem tak, patrzyliśmy jeszcze na XC60, no to naprawdę tutaj widzimy, że jest to produkt flagowy, czyli w tym przypadku XC90 Volvo zadbało, aby ten samochód był maksymalnie doposażony, żeby on był bardzo dobrze zrobiony, wykonany. I tutaj z jedynych elementów, które ja bym ewentualnie mógł zasugerować następnemu nabywcy, to pewnie przyciemnienie tylnych szyb, ale też mieliśmy przypadki, że są i zwolennicy pełnego przeszklenia, tak zwanego, tak jak jest teraz. Jest to też może spowodowane tym, że może jest gorsza widoczność wieczorem. No, jeżeli klient będzie sobie życzył, możemy taki zabieg ewentualnie na miejscu tutaj odpłatnie wykonać. Mamy pana, który się zajmuje profesjonalnie oklejaniem szyb i jest też taka możliwość, jeżeli komuś by to bardzo przeszkadzało. Jeszcze Wojtek sobie na koniec przejdzie cały samochód dookoła. Wystarczyło i deszcz nie spadł. On wygląda bardzo efektownie. Aha, jeszcze zapomniałem powiedzieć, też proszę zwrócić uwagę, że w samochodzie są praktycznie nowe opony. Ja tutaj wkładam palec, z reguły już mam wprawę, więc jestem w stanie ocenić stan, ale określam, że jest to jakieś 7 do 8 mm. Nawet widać, bo opona jest z 10 tygodnia 2020, więc widać, że są świeże opony, ktoś po prostu sobie zmienił. I jak wymieniał, to wymienił wszystkie 4, czyli tylnie są praktycznie tak samo, mają 8 mm, te przednie mogą mieć 7,5 do 8 mm. To też jakiś tam bonus w przypadku zakupu, bo ta opona na pewno też do tanich nigdy nie należała, bo to jest 275x20. Może jeszcze wiesz co, Wojtek, wyjdziemy do środka i odpalimy samochód. Coś tam zawsze pokażemy. Ja tam z Volvo to dopiero drugi raz mam do czynienia, więc jakiś też cudów nie pokażę, no ale odpalimy samochód. Proszę zwrócić uwagę, komputer sprawdza sobie. Przyciszymy, żeby nam YouTube nie wywalił. Ja muszę się pewnie zapiąć, żeby mi zgasła czerwona kontrolka. O, w tym momencie ona zgaśnie. Na pokładzie tutaj mamy najwyższy model wyświetlacza, czyli taki wyświetlacz dość duży, 9-calowy. Tutaj ciekawa opcja z otwieraniem schowka. Aha, wyciągnąłem YouTube, bo byśmy pokazali książkę serwisową. Tutaj jeszcze sami klienci nas pytają. Później musimy robić zdjęcia i pokazywać, a tak to już pokażemy. Tak, dokładnie. To pokaż Wojtek, jest na 23, 46 i ostatni przegląd jest na 64 987. Zrobiony był 17 listopada 2020.
to jest udokumentowane. A ja tu może pokażę jeszcze szybko, jak samochód, to mi się spodobało, reaguje po wybraniu trybu odpowiedniego. Tylko... Musisz nacisnąć. Aha. A, dokładnie. Tutaj sobie dałem dynamik. O, i proszę zwrócić uwagę, jak samochód szybko reaguje. Dam sobie off-road. O, samochód też. No, naprawdę jestem pod dużym wrażeniem. O, że to tak szybko po prostu zadziałało. Sobie z tyłu wycieraczkę psiknąłem na szybę niechcący. Nie musieli przeczyć sobie do zdjęć. No i tutaj cała ta... O, zaraz jedzie do góry, nie? Czuć. Kurczę, ja z tą wycieraczką to... Właśnie, nie będziemy kombinować. No. Dobra, to nie bawimy się już wycieraczką. Pokażemy sobie jeszcze tutaj nawigację. Zobaczymy, jak ona ładnie tutaj pokazuje, na przykład w 3D. Tutaj możemy ją sobie powiększyć na cały. Możemy sobie pewnie to wszystko odsunąć. Nie, to tutaj jest... Aha, dotykowy wyświetlacz, więc sobie tutaj zjadę. No, działa to bardzo szybko i bardzo efektownie, nie powiem. No, nagłośnienie tutaj też nie będę się jakoś specjalnie tutaj rozgadywał. Jeżeli chodzi o ustawienia, to szybko wejdziemy w My Car. I tutaj jeszcze pokażę z takich większych rzeczy, ale to Wojtek postara się udokumentować na fotografiach. Także powinno być ok. No co jeszcze? Kierownica wielofunkcyjna. Tutaj mamy opcję chyba sobie zmieniania, z tego co ja się bawiłem wcześniej, albo tutaj ustawienia tempomatu. Tutaj sobie wyłączymy, bo się chyba włączył serwis dla kierowców. Tu jest jeszcze ciekawa opcja schowka. Tutaj w schowku mamy możliwość sobie założenia CD, tu jest USB dwa razy. Tutaj to co wcześniej wspomniałem, chyba nie powiedziałem, podgrzewane fotele z tyłu, no i piękny panoramiczny dach, oświetlenie LED-owe. Też fajnie się rozjaśnia. Wyłączymy. No chyba to na tyle. Zakończymy prezentację tego samochodu. Jeżeli ktoś będzie faktycznie zainteresowany, zapraszamy do kontaktu. To też widać ładnie wszystko wykończone na najwyższym poziomie. Samochód z tak niskim przebiegiem praktycznie wewnątrz nie posiada żadnych śladów zużycia. Zapraszamy do kontaktu. Pozdrawiamy i zapraszamy na kolejny film. Dziękuję, do zobaczenia.